11 listopada to jedna z tych dat w kalendarzu, która w sposób szczególny przypomina nam o wartościach, takich jak niepodległość, tożsamość i wolność. Wartościach, które należy pielęgnować i szanować, tak aby następne pokolenia mogły być dumne i cieszyć się polskością. W Murowanej Goślinie dzień 11 listopada jak co roku obchodzony jest w sposób wyjątkowy, a najważniejszą częścią obchodów jest spotkanie na Placu Powstańców Wielkopolskich i złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych koło Murowanej Goślinie. Mamy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy tej okazji należy również wspomnieć 30-lecie wolnej Polski od 1989 roku, gdzie po raz pierwszy były wybory do Sejmu, co prawda kontraktowe, ale do Senatu wolne. I od tego czasu możemy mówić o pełnej wolności. I to też jest ważne, że od tego roku nikt nie przelewa krwi i życia nie oddaje za ojczyznę, tak jak to było nawet po stanie wojennym, gdzie było ponad 100 ofiar jeszcze represji PRL-u. Też warto wspominać przy takich uroczystościach i pamiętać o tych osobach, którzy oddali życie za ojczyznę. To znaczy dbamy o ich mogiły, akurat w imieniu mieszkańców składałem wiązanki na grobach tych, którzy oddali życie za murowaną Goślinę. Obchody też miały wydźwięk radosny. Wczoraj był koncert niepodległościowy, gdzie był cykl pieśni patriotycznych, ale był też cykl piosenek rozrywkowych, dlatego że cieszymy się. Dziękuję mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli. Po raz pierwszy frekwencja dopisała, no ma zapewne to związek również z pogodą, ale cieszę się, że też na posesjach są zawieszane polskie flagi. To jest hołd, który oddajemy tym, którzy oddali życie za ojczyznę. Hołd jak co roku oddali również bracia Kurkowi, którzy 9 listopada spotkali się na Strzelnicy Brackiej. Dzień 11 listopada jest bardzo ważnym dniem dla nas Polaków, dla narodu polskiego. My jako Bractwo Kurkowe pamiętamy o tym, ile nas kosztowała ta wolność, to wywalczenie tej wolności. Co roku przeprowadzamy strzelanie niepodległościowe. Jest to u nas kontynuowane od 1996 roku, czyli od roku reaktywowania Bractwa Kurkowego. Formuła tego strzelania polega zawsze na uczczeniu tego dnia odzyskania niepodległości. Wprowadzamy w tym dniu różne strzelania dodatkowe, takie strzelanie tego roku uruchomiliśmy dla służb mundurowych. Na strzelnicy pojawili się zarówno strażacy, policjanci, leśnicy oraz przedstawiciele służby cywilnej. Pomimo deszczowej pogody zawody przebiegały w niezwykle miłej atmosferze, a zebrane pieniądze ze strzelania do tarczy ufundowanej przez Apoloniusza Twaroga zasilą konto kombatantów. Podczas weekendu niepodległościowego nie mogło zabraknąć koncertu. W sobotę, 10 listopada, w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 wystąpiła kapela Zamku Rydzyńskiego pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka. Uważam, że Murowana Goślina to jest bardzo muzykalna miejscowość, nie tylko śpiew, ale również instrumentalnie, ale także te właśnie akcenty historyczne, które tutaj mają miejsce, to dla mnie jest to bardzo budujące i tego bardzo serdecznie gratuluję.
Kapela Zamku Rydzyńskiego zaprezentowała szeroki repertuar, nie tylko patriotyczny. Dzisiaj proponujemy oczywiście kompozycje poważne, tak jak Marsz do Boju Karola Kurpińskiego, ale także pieśni legionowe, gdzie po prostu wspólnie z Państwem chcemy właśnie pośpiewać Przybyli ułani, wojenko, wojenko, czy O mój rozmarynie, patrząc na gatunek bardziej sentymentalny. Ostatnią częścią obchodów w murowanej Goślinie był wieczór pieśni patriotycznych, przygotowany przez goślinski szczep ZHR Wzgórze.